ale plan minimum się uda, jak trafimy może na danie, no, mamy szansę. Panie Piotrze, za nami koreańscy kibice cieszą się ze zwycięstwa. Zabrali nam 3 punkty. Ze zwycięstwa z Polską. Jak pan będzie ten mundial wspominał? Gorzko, bo właśnie Korea i Portugalia, czy słodko, bo w ogóle pojechaliście i było zwycięstwo? Tak, czyli słodko-gorzko. Słodko, bo po 16 latach awansowaliśmy do Mistrzostw Świata i mamy niesamowitą tam pamiątkę. To napisaliśmy troszkę historii, malutko, ale troszkę historii, że byliśmy na tych mistrzostwach, zagraliśmy tam fajnie, zobaczyliśmy. Tak, ja mam takie wspomnienie, że zobaczyliśmy nowy kraj, organizację, to wewnątrz czułem, jak zobaczyć Mistrzostwa Świata od środka, gdzie jest ten mix zone, gdzie się przechodzi, rozmawiać z dziennikarzami, jak to jest zorganizowane, gdzie jesteśmy jakby skoszarowani, zamknięci w jednym budynku, gdzie jest ochrona i pilnuje tych zawodników. Zobaczyliśmy to od środka. To jest fajna pamiątka. Sport oczywiście to jest rywalizacja. Wyszlibyśmy z grupy, przegrali kolejny mecz, też może kibice byliby zawiedzeni, bo liczyli na dużo więcej. Sami żeśmy pompowali ten balonik, że chcieliśmy tam przywieźć coś fajnego z tych Mistrzostw Świata, ale no, ostudziły głowy nasze, te wyniki ostudziły głowy, przeciwnicy nas sprowadzili na ziemię. Właśnie patrzymy tutaj na mecz. O, Portugalia, no proszę, łzy zabrali nam kolejne 3 punkty. A tu chyba bramka była z Portugalią, która była nieuznana. Proszę powiedzieć, co nie zagrało wtedy? Ja mówiłem na tej konferencji, że dla nas, dla mnie przynajmniej, ja to tak odczuwałem, że ta aklimatyzacja, ta wilgoć, która była w tym mieście, w Pusan, a byliśmy w tym drugim mieście, to było kilka, nie wiem, 200-300 kilometrów, czy ile tam kilometrów. I to była taka różnica, że wyszliśmy na rozgrzewkę dzień wcześniej, bo mieliśmy prawo treningu takiego na stadionie. Myśmy byli tak zmęczeni niesamowicie. I się okazało, że a no może podróż, tak sobie każdy to jakoś wmawiał, a to się okazało, że nie mogliśmy spać. W meczu byliśmy po 20 minutach, gdzie wydawało nam się, że mamy tą przewagę. Wszyscy jakby oklapli i byliśmy bezradni. To była taka duża niemoc, taka odczuwalna duża niemoc, że my nie wyciśniemy już nic. Przegrywając nie mieliśmy, no nie byliśmy w stanie i tutaj nie zagrała nas chyba takie może to doświadczenie jeżdżenia właśnie po Mistrzostwach Świata, bo jak już się potem za 2 lata później na Mistrzostwa Europy, potem za kolejne 2 lata Mistrzostwa Świata Polacy byli i już to doświadczenie zaczynamy łapać, bycie na dużych imprezach, a to bycie sobie to też tak naprawdę, no wywalczają chłopaki na boisku, ale tak naprawdę teraz jest dużo łatwiejsze, no. 24 zespoły, teraz 32, nie wiadomo za chwilę ile będzie tych zespołów w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Ja pamiętam, gdzie trzeba było wyjść z pierwszego miejsca, żeby w ogóle pojechać na Mistrzostwa Europy i nie było drugie miejsce. Teraz jest pierwsze, drugie i trzeci gra baraż. No, ale to może fajniej, no, ze względów może tych właśnie popularności piłki nożnej, ze względu, że telewizja chciałaby widzieć i ludzie by chcieli widzieć swoje zespoły na mistrzostwach, różnych mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, no to dlatego zostały powiększone te liczba drużyn. Chciałem zapytać o porównanie pana kadry do tego, co jest dzisiaj. Minęło 20 lat od Korei i Japonii. Mamy teraz Katar, też na K. Ja nie tylko Katar mam, ale jeszcze chrypkę. Mamy teraz Katar. Mam wrażenie, że kadra Michniewicza troszkę z innymi celami, innymi planami jedzie na te mistrzostwa, bo wy wyjechaliście po złoto. Zresztą trener Engel mówił, my jedziemy po złoto. Natomiast dzisiaj naszym celem jest wyjście z grupy i jeżeli kadra wyjdzie z grupy, to wszyscy będziemy chyba szczęśliwi. Wracajmy do domu. Nie, każdy ma w podświadomości iść jak najdalej, a nuż się uda. Najbliżej była drużyna chyba Nawałki w Mistrzostwach Europy, gdzie praktycznie w rzutach karnych przegraliśmy. Wygraliśmy wcześniej ze Szwajcarią, która moim zdaniem była lepsza, ale wygraliśmy po rzutach karnych, a później przegraliśmy z Portugalią, która wygrała w ogóle Mistrzostwa Europy. Potem w półfinale Portugalia grała z Walią, osłabioną mocno Walią, więc Polska mogła być w finale. I to był łódź szczęścia też losowania i umiejętności też chłopaki mieli dobre, bo to samo to też nie przyszło. Trener dobry. Z czym, po co jadą nasi? Na pewno w podświadomości mają. Dojdźmy jak najdalej. Jak nie ten mecz, to kolejny.
ja tak kojarzę trenera Michniewicza, że to jest taki trener, który poza tym, że zostawi ładną grę gdzieś z boku, to przyniesie nam dobry wynik. A zwycięzców się nie ocenia źle, więc myślę, że tutaj dajmy szansę tej drużynie, trenerowi. Trzymajmy kciuki za nim, życzmy im dobrze, bo ja już znam malkontentów, którzy już narzekają, że dlaczego. Jeszcze żeśmy nie pojechali, ledwie skład ogłosili jakiś szeroki, już narzekają. To nie wiem, czy to jest takie typowo polskie, no, też jestem Polakiem, ale życzę dobrze tej drużynie. Ja się cieszę, że jedziemy, że mamy fajnego trenera, że się coś dzieje w tej piłce, że dzieci mają marzenia, wszyscy chcą być jak Lewandowski, to nie jest piękne. Może pan mnie za chwilę zaatakuje za następne pytanie, bo będę narzekał. Chciałem zapytać o Roberta Lewandowskiego, ponieważ taki słodko-gorzki dla niego czas jest w Barcelonie. Słodki, bo super w Lidze Hiszpańskiej, natomiast w Lidze Mistrzów jemu nie idzie. Czuje pan, że tak jako były piłkarz o piłkarzu, jest w nim taka mega sportowa złość teraz, że kurczę, w tej Lidze Mistrzów nie idzie, a ta Liga Mistrzów dla piłkarza jest najważniejsza. No Robert zmienił klub. Czy na lepszy, to nie wiem, bo i Bayern jest bardzo dobry, i Barcelona jest bardzo dobry. Pytanie, czy błędu nie popełnił przechodząc? Nie wiem. Widocznie to był czas, gdzie już się wypalił, może już nie chciał być, jak już też pewnie te słuchy były, że Bayern Monachium to już koniec. Nie? No, to być może się Robert już tak chciał zmienić otoczenie. Barcelona, fajne miasto. No i nie ukrywajmy, że to jest wielki klub Barcelona. Który większy, to trudno powiedzieć. Ci, co lubią ligę niemiecką, powiedzą, że Bayern. Ci, co powiedzą ligę hiszpańską, to że Barcelona. Trudno powiedzieć. Jak tutaj zmierzyć jakby to, który klub jest lepszy? Trudno, mi jest trudno powiedzieć. Natomiast, ale to dobrze, że piłkarze zmieniają kluby. No, cieszą się, zmieniają otoczenie. Kibice się cieszą z jednego, drugiego klubu. Z jednego się martwią. Właśnie piłka nożna ma no to do siebie, że muszą być te emocje. Emocje są też wtedy, kiedy przegrywasz i wygrywasz na końcu. I odwrotnie, no jedni się cieszyli, potem płakali. Tak, dlatego jest piękna piłka nożna. No. A widzi pan szansę na to, chociaż niewielkie, żeby to był mundial Roberta Lewandowskiego, no bo na razie jego mundiale to słabo. Jeden mundial i to porażka. Robert dla mnie byłby najlepszym piłkarzem. Wygrałby złotą piłkę, jakby nie był Polakiem. Jakby ta jednak, te media kreują też popularność. Nam jest jednak daleko do Francji, czy Hiszpanii, czy Anglii. Nam jest daleko. Przede wszystkim też trzeba coś zdobywać na arenie międzynarodowej. Robert z Polską nie zdobędzie nic wielkiego, jak wyjdzie z grupy, to będzie fajnie. A Messi? Już są faworytami. Neymar? Już są faworytami. Francuzi, Mbappé, już są faworytami. No, my marzymy o tym, żeby być faworytem. Oczywiście nie chcę, tak jak pan, narzekać. Ja się cieszę, że tam jedziemy, ale Robert niestety osiągnął tak wiele dla Polski, pokazał tak wiele, że on dla mnie jest, przynajmniej dla mojego życia, chyba go nikt nie pokona jakby ilością meczy, goli i tak dalej. Wielki piłkarz, no ale jakby był Francuzem, Niemcem, okej. Okay. Takie jest moje zdanie, oczywiście, no jesteśmy Polakami, cieszmy się, że jesteśmy Polakami, a nie na przykład Rosjanami, którzy teraz są w głupiej sytuacji, w złej sytuacji, taki kraj, takiego mają przywódcę, który ich tam steroryzował i oni nie wiedzą nawet chyba, że jest wojna, albo wiedzą, że ich napadli, nie? Że wszyscy ich napadli. Taka jest propaganda, straszna rzecz, wojna to jest straszna rzecz, a mówimy o Robercie, no. Życzę mu, żeby strzelał goli dużo z naszą reprezentacją, zaszedł jak najdalej. Ale jakby grał we Francji, w drużynie niemieckiej czy hiszpańskiej, no to pewnie może do finału doszedł. Z Polską będzie trudno. Na koniec chciałem króciutko zapytać, typ na mecz z Meksykiem, jak tak piłkarskim nosem pan to widzi? I typ na to, i typ czuję, na to. Czuję, że wygram. Czuję, że wygram. No, ile? 2-1. 2-1 i to będzie mecz właśnie Lewandowskiego. Czyli jeżeli wygramy z Meksykiem, to jest duża szansa na wyjście z grupy. Tak, bardzo duża. Wyjdziemy z grupy. Jak wygramy z Meksykiem, wyjdziemy z grupy. A co dalej? Francja albo Dania być może? Ale plan minimum się uda. Jak trafimy może na Danię, no, mamy szansę. Francja,
dużo lepiej wyżej notowana drużyna i sam Mbappé jest wart tyle, co nasza cała drużyna i zostanie jeszcze na drużynę Czechów, czy tyle jest wart, ale jako drużyna Francja niejednokrotnie pokazała, że oni gwiazdorzą trochę się ten konflikty, bo Benzema najlepszy, a Mbappé, a ten, a tam jeszcze jest Pogba, który też czasem świruje, jest taki nieobliczalny, więc no spokojnie, nie? Francja też jest do ogrania sposobem, ale jest do ogrania. Nie musimy grać pięknego meczu. My mamy mieć jedną sytuację, strzelimy gola i wygramy 1-0. Takie mecze też się zdarzają. Więc trzymajmy kciuki za naszych, za szczęście. Koniec malkontentstwem, tak? I nie narzekajmy, życzmy im jak najlepiej, a jak coś jest źle, to im pomóżmy. Nie wiem, dopingowaniem, pisaniem jako dziennikarze, pisaniem pozytywnych artykułów. Dajmy im szansę powalczyć.